Cześć, czołem moi kochani, witam was serdecznie w nowym, w kolejnym, chyba w 31. odcineczku z Euro Truck Simulatora 2, moi drodzy. No cóż, gramy sobie po przerwie. Jeszcze remont skończony nie jest, ale już bliżej końca. Myślę, że jakieś jeszcze 2-3 dni roboty i będzie, moi drodzy, z głowy. Mam teraz chwilkę wolnego, więc byłoby grzechem troszkę nie pograć. Zobaczmy, jakie mamy fajne trasy tutaj do zrobienia. Kurde, uliczka zawsze spoko jest. Wiecie, nie mam zbyt dużo czasu. Więc tak staram się wycyklować trasę, żeby było to coś krótkiego, miłego i przyjemnego. Więc zróbmy to. Przejedźmy sobie, słuchajcie, w ten sposób, bo to jest zawsze miła... To jest zawsze miła przygoda. Przewieźć sobie taki ładunek jak łódkę, bo to fajnie wygląda, można jakieś fajne zdjęcia porobić. Jedź prosto. Nie wiem, czy piliście nowy... Jezus Maria. Nowy monsterek, jabłkowy, zielony, zero, bez cukru, pyszny. Skręć w lewo. Słuchajcie, ale strasznie mną na tej polnej drodze. Nie wiem, czy to jest kwestia ostatniego patcha, ale trzęsie i tyle lepiej strasznie na takiej drodze. Przygotuj się do skrętu w lewo. Jako, że słuchajcie, nie chcę za dużo mandatów narobić, nie? Na to, że mamy stosunkowo krótką trasę, to może tak zupełnie dla odmiany pojedziemy przepisowo. Żeby ten odcinek w tych 20 minutach się, słuchajcie, jakoś tam zamknął. Streamowanie, tak? Już mam sporo komentarzy pod tą serią ZTS-a. Kiedy streamy, kiedy będziesz robił live'y i tak dalej. No w tej chwili jeszcze nie. No muszę skończyć, słuchajcie, remont. Absolutne minimum, które musi być, to musi być skończona kuchnia. To kuchnia będzie skończona jutro, czyli w czwartek. Nagrywam to w środę, 5 sierpnia. W czwartek będzie skończona kuchnia. W piątek jeszcze trzeba płytki dołożyć między szafkami. Domalować jakieś tam takie rzeczy, zamontować okap, nie okap. Jak to się wszystko skończy, około, myślę, piątku, najpóźniej w poniedziałek, to będę mógł, że tak powiem, wszystko przenieść, stół tam, i mimo że nie będzie jeszcze całego mieszkania gotowego, no to będę już mógł myśleć, słuchajcie, o tym, żeby wrócić do streamowania jakoś wieczorkami. Póki tego nie ma, to nie ma szans, słuchajcie, więc jeszcze trochę. Ale myślę, że w kolejnym tygodniu, po tym, po 10, po 8, będę mógł już do streamowania powoli wracać. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Więc jeszcze kilka dni. Tak naprawdę, jak się skończy seria z ETS-a, to mniej więcej będę wracał do streamowania, bo w tej chwili to było tak zaplanowane, żebym na czas urlopu, że tak powiem kolokwialnie, miał odcineczki. A następnie skręć w lewo. Do tego 10-11 będzie ETS-ik, a potem jak wszystko pójdzie dobrze, to będę mógł wrócić, żeby raz na jakiś czas wam jakąś fajną gierkę postreamować. Szczególnie, że ostatnio kilka fajnych tytułów znalazłem, na przykład Zoom Piercera. Taki survival, ale w takiej konwencji kreskówki bajkowy, bardzo, bardzo fajny. Fajny pomysł, bo generalnie idziemy pociągiem i zatrzymujemy się na stacjach, przeszukujemy jakieś miasteczka i tak dalej. No super, mi się to mega spodobało.
No żeby do tego wrócić, żeby to zagrać, to jeszcze troszkę wody w Wiśle upłynąć musi. No musiałem się wcisnąć. No, nie byłbym sobą, gdybym się nie wcisnął, nie? Przygotuj się do skrętu w prawo. Kusi, żeby go wyprzedzić, ale to jest bez sensu. Miałem jechać powoli, miałem jechać spokojnie, więc tego się trzymajmy. Spanie przede mną jeszcze. Za 2 godziny. To spokojnie. 2 godziny to jest... To jest luz, bo będę spał na promie w takim razie. Skręć w prawo. Boże, na pewno minimalnie zabrakło, żebym mnie go walnął. No trudno. Także wakacje się udały. Mam trochę zdjęć, mam jakieś filmiki. Być może vloga nagram, jak znajdę chwilę. Nie obiecuję. Ale może jakiś vlog z kuchni. Albo trochę vlog taki lekko wakacyjny się pojawi na kanale. Bo byliśmy w kilku fajnych miejscach i robiliśmy z córeczką kilka fajnych rzeczy. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Kaski mamy sporo. Nawet nie pamiętam w tej chwili, ile mamy kredytu. Jak to wygląda w banku. Długo nie grałem. Aha, czyli mamy 11 kredytu tysięcy. Ale żeby to spłacić, to potrzeba 50 kilka. Więc jeszcze kilka dni trzeba będzie na ten kredyt oszczędzać. Bo fajnie byłoby tak spłacić, żeby mieć powiedzmy 2 kredyty, albo no 2 byłoby idealnie, wtedy byłoby tam te powiedzmy 6 tysięcy. Ile można by inwestować w kolejne ciężarówki. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Czy w rozbudowę garażu? No można by kombinować. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Patrzcie, jak ja grzecznie jadę. Jak na mnie 50 w mieście to jest gaj po prostu. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Okej, ruszajmy. Do roboty. No słuchajcie, walniemy sobie zdjęcie. Będziemy mieli, słuchajcie, miniaturaczkę nową. Chociaż tu jest taki słaby. Za ciemne, nie? Zrobimy sobie zdjęcie jakoś w innym punkcie trasy. Jedziemy. Skręć
Skręć w lewo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Do spania 2 godzinki, to spokojnie dojedziemy, słuchajcie. Nawet chyba jadąc przepisowo. Chociaż ja wiem, 100 km przepisowo, troszkę przyspieszymy na autostradzie. No bo jadę. Co tam przepisy? Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobre jest to, że moja ciężarówka jest w dobrym stanie. Jeszcze trochę pojeździ. No patrz, człowiek się śpieszy, to... No bo lecimy. Także moje wakacje, słuchajcie, generalnie były średnie. Następnie skręć w lewo. Nie dlatego, że... Skręć w lewo. Że był źle zorganizowany, tylko że po prostu miałem remont. I tak naprawdę nie mogłem nigdzie wyjechać. Ciągle troszkę z tyłu głowy... robotnicy, albo kuchnia, albo coś tam, i tak naprawdę człowiek jest trochę struty i nie może tak się do końca zrelaksować. No ale to, że mamy ten remont, że w końcu tak naprawdę całe mieszkanko jest zrobione tak, jak sobie tam tego chcieliśmy, jak w sumie żonka sobie wymyśliła. Zobaczymy, tutaj zdjęcie zrobimy. No gorzej, że z przodu jest taki ładny zachód. Zróbmy tak, inaczej, tak? O, i teraz powinna być woda. Paparazzo po prostu. I miniaturka do odcinka jest. Wasze zdrowie. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Już miałem na czerwonym przejechać, nie? Oj, ona była w martwym punkcie, nie było jej widać. Wiedziałem, że tam jest, ale myślałem, że znikła. Jedź prosto. Tak naprawdę za chwilkę będziemy, zobaczcie, już przy przeprawie.
sprawdzić, ja muszę zobaczyć jedną rzecz, gdzie mam przepłynąć. Może być kilka odpływów i ja będę znowu potem w kupie. Nie, to jest tylko jedna. Do Kapelistaru. Dobra, to śmigamy. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Prosto. No, bo zaraz będziemy, słuchajcie. I tak 110, myślę, możemy pojechać. Nie chcę szybciej, bo teraz troszkę mandaty, dwa czasu mamy sporo, a jakbyśmy zjechali na maksa, to byśmy, wiecie, dojechali w 15 minut. No to nie o to przecież chodzi. Taki odcineczek na wprowadzenie znowu w tryb nagrywania. Żeby się znowu oswoić z kamerką i z komputerkiem. Powoli, powoli wracamy do tego, co było. Już kierowca jest śpiący, ale zaraz dojedziemy. Nie ma się co martwić. To policja? Trzeba dzwonić. Będę jechał za policją, na jaką widzę, to już nie będę prędkości przekraczał tak bardzo. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Trzymaj się lewej strony. Może nie zrobimy teraz majątku, ale nie jest to, wiecie, kilkanaście tysięcy, które potrafiliśmy zarobić na jednej trasie. Ale bez tego, pomimo tego, to jest jakiś przyjemny zarobek. I też nie ma to się, myślę, zabijać, bo każdy cent. Ważne jest to, co przewozimy także, czy nam daje przyjemność, czy możemy zrobić fajną miniaturkę, czy to jest ładny ładunek, ciekawy. To też się przecież liczy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Dobrze, że policja tego nie widziała. Widzę już prom. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo.
Kurde, chciałbym kiedyś takim promem się przepłynąć. To musi być fajne doświadczenie. Nie wiem, czy kiedyś mieliście przyjemność. Jak tak, to napiszcie w komentarzu, jak to było. O, jeszcze kolizja, świetnie. Czy to jest fajna sprawa, czy nie fajna? Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Jedź prosto. Została nam stówka, czyli jakieś 10 minutek. Będziemy czasem sobie tak wolno jechać. 110 myślę max. Nie ma co szaleć. A jakiś pracownik zarobił kasę podczas snu. Cóż to mnie wibruje, czekajcie. Bo czekam na montażystów od płyty, nie? Gazowej. A tak, wiecie, ważna sprawa jest. Bo musi przyjść fachowiec z czujniczkiem i podbić gwarancję. Można byłoby to zrobić samemu, ale... Lepiej chyba mieć gwarancję i pewne, że sam nie wycieka gaz. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Nic nie jedzie, to próbujemy. Szybciej się rozpędzaj, dziadu! Udało się. Fotogadań? Nie, już się bałem. No to łapiemy tą prędkość przelotową 110. I będzie gites majonez, słuchajcie. Tu są ładne widoczki. Może walimy sobie jeszcze jedno zdjęcie. Też niezłe byłoby takie na przykład. O. Nie wiem, które wybiorę. Zobaczymy. Jedziemy dalej. Trzymaj się lewej strony. Zwolnimy troszkę, słuchajcie, bo tu jest miasto. A ja poważnie, mi się poważnie nie śpieszy.
Wiem, że to nie jest typowe, że zwalniam, ale... Jak dobrze pójdzie, to będę miał ponad 40 tysięcy. Jak złapię sobie jakieś dwie fajne traski jeszcze, to już będę mógł spłacić kredyt i to jest super. Ja też paliwo mi się kończy, zobaczcie. Ile mamy tego paliwa jeszcze? No jeszcze sporo kilometrów możemy zrobić. To nie ma dramatu. Ale też kilka tysięcy euro zajdzie. Patrzcie, już właściwie dojechaliśmy. Fajnie, fajnie. To będzie bardzo przyjemna traska na odprężenie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Ale przedziwne rondo. Pod wiaduktem. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. A to jeszcze policja. Żeby było ciekawiej, rozumiem. Zjedź z ronda. Co to było? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Kółka wodna. Tylko naczepa czy ładunek? A, tylko naczepa. To pół biedy. Skręć w lewo. Oczywiście się zagapiłem, więc musi być razem z ręcznym. Dzisiaj chcę oddać krew. Nie wiem, czy się uda. Zobaczymy. No czekam na panów od piekarnika. Skręć w prawo. Koniec trasy. Ale ładna ta łódka w środku, nawet nie patrzyłem z tej strony. Kanapa, stół. Ładna, ładna. Kupcie mi taką z donate'ów, a proszę taką łódkę z donate'ów. Tak, żeby dodać odcinkowi realizmu, będę teraz parkował 2 lata. Dojechaliśmy.
Prawie dyszka wskoczyła. No do levelu jeszcze kawałek, ale patrzcie, 42 tysiące. Wszystko idzie idealnie w dobrym kierunku. Pracownicy zarabiają już, patrzcie, ile? Jakieś 6 tysięcy euro. Więc jest to naprawdę dobra, dobra sytuacja. Łącznie wychodzi jakieś 24. Jest naprawdę fajnie. Ile kosztuje? Aha. Rozbudowa garażu to jest 100 tysięcy euro. Plus kolejna ciężarówka to jest, no jak kupimy Iveco, to jest, no to jest ponad około 100 tysięcy kolejnych, więc plan, nie wiem jeszcze, czy będę tą serię kontynuował, ale jeżeli tak, no to słuchajcie, plan jest taki, że spłacamy jeszcze dwie raty kredytu, czyli zbieramy stówkę. Powiedzmy, i jak tą stówkę uzbieramy, to potem zbieramy na budowę garażu i na ciężarówki kolejne stówki. Zobaczymy, czy będziemy brali kredyt, czy nie, ale na razie jest jak jest. Jeżeli chodzi o zdolności, to będziemy chyba teraz szli w delikatne ładunki, bo mamy cały czas na maksa już. Tutaj mamy wzrost o 5, tu mamy wzrost o gdzieś, no też o 5, tak? Będziemy też to rozwijali. Kochani, dziękuję wam pięknie za to, że byliście ze mną i mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnym odcineczku, który już pewnie niedługo. Pa, pa i hej.